z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, konkretnie z panem profesorem tutaj, na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców do tego programu Czyste Powietrze. Jest to program bardzo trudny i dla pojedynczych mieszkańców trudny do zrealizowania. W tej chwili powstanie w gminie Kodeń punkt konsultacyjny i taki doradczy do tego programu Czyste Powietrze. Jest to bardzo trudny program, szczególnie dla ludzi starszych, bo wszystko się odbywa drogą elektroniczną. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wyszedł z taką propozycją i zaproponował wszystkim gminom podpisanie takich porozumień na przeszkolenie pracowników, żeby ten program dobrze funkcjonował. Mało tego, Wojewódzki Fundusz tu jeszcze daje pieniądze dla urzędów gmin wysoko w granicach tam 30 tysięcy, tak jakby wspiera pracę tego pracownika. Także to jest z korzyścią dla mieszkańców, bo po pierwsze będą mieli wkład finansowy, natomiast z korzyścią dla całego środowiska, bo zostaną wymienione piece, bo to jakby ten program jest nastawiony głównie na piece, to jest taka podstawowa rzecz. Po to, żeby było to u nas czyściejsze powietrze, bo wiadomo, że żyjemy tu i teraz, w tej chwili, ale musimy myśleć też o kolejnych pokoleniach, żeby to powietrze było czystsze. Dzisiaj doszło do podpisania tego porozumienia o utworzeniu punktu konsultacyjnego dla wsparcia mieszkańców gminy Kodeń. Punkt konsultacyjny będzie mieścił się i ten pracownik na pewno będzie pracował w urzędzie gminy. I czy będzie otwarty ten punkt tylko dla mieszkańców gminy Kodeń? Na dzień dzisiejszy tak opiewa porozumienie, że dla mieszkańców gminy Kodeń. Ile takich pieców być może już statystycznie wiecie jest do wymiany w gminie Kodeń? Trudno mi powiedzieć, jak jest 2000 gospodarstw, szacujemy, no to jest wymienionych, ja myślę, że na dzień dzisiejszy z urzędu gminy, myślę około może 50 pieców. To reszta jest do wymiany, czeka z nas to wszystko. Ja mówię o tym projekcie, który zrealizowała gmina w tej chwili. Prywatnie wszystkich nie wiem, ile tam kto sobie wymieni. W każdym razie zielone światło jest. Jest zielone światło i myślimy tutaj o przyszłości. Tym bardziej, że tak jak już mówiłem, że te czyste powietrze nie jest dla nas obojętne. Dlaczego? Dlatego, że w gminie wszystkie instytucje prawie gminne są upalane w tej chwili na pele. To oprócz jednej, która jest w Kopytowie, ale też się nad tym zastanawiamy. Także o środowisko dbamy, panie redaktorze. Ja chciałbym państwu przedstawić, przybyły do nas gości. Są to bardzo ważne, że jest wpływowe osoby z Lublina, z którymi się już zdążyliśmy zapoznać i współpracujemy. W pierwszej kolejności pan Grzegorz Kubaczewski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ale do pana Grzegorza wrócę. Dla mnie ważny taki czas przyjazdu do Kodnia, ponieważ matka włoska kodeńska jest też moją matką włoską kodeńską. Ja jestem z tej samej diecezji, co prawda już na pograniczu, bo ja urodziłem się i mieszkam w gminie Urszulin, a gmina Urszulin to już jest ostatnia parafia diecezji siedleckiej. Sejmik województwa ustalił uchwałę zobowiązując mieszkańców do wymiany źródeł ciepła. Oczywiście każdy mógłby się zastanowić, a skąd można dostać na to fundusze, pieniądze. No i tutaj odpowiedzią na to jest realizowany od 2018 roku rządowy priorytetowy program Czyste Powietrze, który dofinansowuje wymianę źródeł ciepła. Ci, którzy wymienią źródła ciepła, mogą mieć, można by powiedzieć tak popularnie, dodatkowe bonusy, czyli mogą termomodernizować budynki, docieplać ściany, wymieniać stolarkę okienną, drzwi. I na to są realne pieniądze. Kwestia jest tylko zainteresowania. Warunkiem przystąpienia do priorytetowego programu Czyste Powietrze jest wymiana źródła ciepła z tak zwanego kopciucha na piec piątej klasy, czyli ten, który jest wpisany do programu jako obowiązkowy, i na to wszystko możemy dostać dofinansowanie. Oczywiście możemy też częściowo, jak nam brakuje funduszy, dostać pożyczkę, ale te osoby, czyli które najniżej zarabiają, bo to są osoby, których dochód nie przekracza 100 tysięcy rocznie, mogą dofinansowanie dostać nawet w kwocie do 37 tysięcy. Do tej pory podpisaliśmy już ponad 100 gmin, dokładnie 108 gmin w województwie, na 213 gmin w województwie lubelskim, czyli połowa gmin podpisała. Gmina Kodeń przystępuje do tego porozumienia
które dzisiaj podpisaliśmy na Radzie Gminy. To jest ważny fakt, ponieważ no, jeszcze w taki sposób uroczysty nie podpisywaliśmy porozumień. Więc tutaj podziękowanie dla pana wójta, dla Rady Gminy za zaproszenie, że mogliśmy w taki zaszczytny sposób to porozumienie podpisać. I o tyle jest to ważne, to porozumienie dla mieszkańców, ponieważ my będziemy mieć, jako Wojewódzki Fundusz, będziemy szkolić pracownika wskazanego przez wójta, który będzie współpracował z nami w ramach priorytetowego programu Czyste Powietrze, i ten człowiek będzie pomagał wypełniać wnioski. Bo do tej pory ten program przede wszystkim to było udzielanie informacji, ale jest też grupa osób wykluczonych z internetu, ponieważ warunkiem jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej. No i wiele starszych osób nie potrafi, nie jest w stanie sobie poradzić z tym, a więc ten program ewoluuje, zmienia się na korzyść mieszkańców. No i właśnie będzie pracownik gminy, która będzie z nami bezpośrednio współpracować, będziemy ją szkolić, będziemy udzielać informacji o samym programie i ona będzie pomagać mieszkańcom wypełniać te wnioski. A więc jeśli mamy stary piec, chcielibyśmy go wymienić, a jednocześnie prawo, które zostało wprowadzone przez uchwałą radnych wojewódzkich, sejmiku wojewódzkiego, no będzie zobowiązywało wcześniej czy później do wymiany tych najgorszych, tych pieców, które mają najgorszą jakość. Więc odpowiedzią na to jest właśnie ta możliwość pozyskania dofinansowania z tego priorytetowego programu Czyste Powietrze. A zapytam się, bo to jest tytaniczna praca, ogromna ilość piecy. Jakiś harmonogram jest na to? Czas? Proszę pana, mamy czas do 2029 roku, do 2029 roku, tak? Czyli jeszcze trochę tego czasu jest i tutaj pieniędzy na pewno nie zabraknie, ale warto już to teraz robić, ponieważ jeżeli wymienimy piec, jeżeli ograniczymy zanieczyszczanie powietrza, to będziemy w lepszym środowisku. Będzie nam się lepiej żyło. No te wszystkie statystyki, które mówią, że około 40 kilku do 50 tysięcy osób rocznie umiera z powodów chorób układu oddechowego albo choruje, no to to jest odpowiednia motywacja. Już nie tylko sama zachęta finansowa, że można dostać dofinansowanie, ale myślenie o własnym zdrowiu, zdrowiu najbliższych powinno być najważniejszą motywacją. Pana Szczygła, radnego sejmiku województwa lubelskiego, pana radnego sejmiku lubelskiego, dodam, że pan Ryszard ma korzenie z Dobratycz, a mieszka w Łukowie, ale bardzo wspiera gminę Kodeń, o czym się osobiście przekonałem. Ja zacznę od drogi 816, która od drogi krajowej jadąc jest wyremontowana, jest w bardzo dobrym stanie, ale na Dobratyczach, przed Dobratyczami się już ten asfalt urywa. I ta droga była zawsze taka słaba. Jak ja pamiętam, zawsze to była droga bardzo słaba, bardzo ciężko się jeździło do Kodnia, wąska, niebezpieczna. Teraz ruch jest coraz większy i my też tutaj postanowiliśmy, ja również włączyłem się tutaj w odpowiedź na apel pana wójta, który poprosił radnych tutaj w sejmiku, zarząd województwa o to, żeby przeznaczyć środki na modernizację tej drogi. I w tym roku to się zmaterializuje. Zamykamy 22. sesję Rady Gminy. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie.